Zakończyłam granie koszykówki i teraz jestem na następnym etapie w swoim życiu, a to jest być trenerką. No, przede mną są nowe wyzwania i nowe sytuacje, które do tej pory jeszcze nie zobaczyłam, ale jestem bardzo ciekawa i bardzo podekscytowana. Mam szczęście, że jestem tutaj w Gdynie i że mogę pracować z ekstraklasą i z młodzieżami. Co do tego jeszcze jestem drugą asystentką na kadrę w Czarnej Górze, także to dla mnie też jest jakiś nowy level. No, chciałabym być trenerką, która pomoże młodym osobami i zawodniczkami, które tutaj występują, żeby one też zrobiły krok z przodu, jak indywidualnie, tak i jako teamowo. I chciałabym być trenerką, gdzie zawsze zawodniczki by mogły powiedzieć: o, trenerka Szchera mi pomogła kiedyś i dzięki jej jestem tu, gdzie jestem.